Sprawa egzaminów dla nowych członków Polskiego Związku Łowieckiego wzbudza wiele emocji. System nadawania uprawnień do wykonywania polowania okazuje się nie być całkiem wolny od wad. Przynajmniej tak należy wnioskować na podstawie sposobu przeprowadzania egzaminów w okręgu olsztyńskim PZT. -u. Dotarliśmy do dowodów w postaci oryginalnych dokumentów poświadczających w jaki sposób Zalicza się staż dla nowo wstępujących i egzaminy osobom, które z różnych względów muszą być przyjęte do PZT. -u. Pomijamy i takie przypadki, w których za syna, który nie chce lub nie może uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach na obowiązkowym kursie, listę obecności podpisuje działa człowiecki członek Okręgowej Rady Łowieckiej, ojciec kursanta. Podobnie egzaminy przed Komisją Państwową zdawał adwokat, który tegoż ojca bronił w sprawie karnej za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji łowieckiej co do wagi ustrzelonej zwierzyny oraz nakłanianie do, do popełnienia takiego samego przestępstwa obsługę punktu skupu. Te przestępstwa nie przeszkadzają, aby być członkiem okręgowej rady łowieckiej i mieć wpływ na łowczego okręgowego. Który przecież potrzebuje głosów w tejże radzie. Przyjęcie do PZT w sposób pokrętny syna takiego członka Rady Łowieckiej daje gwarancję podtrzymania tradycji. Tylko czy o taką właśnie złodziejską tradycję idzie? Prokuratura rejonowa w Olsztynie Aktualnie prowadzi postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści w postaci uprawnień do wykonywania polowania oraz sprzedaży bez wymaganej licencji amunicji na strzelnicy zarządu okręgowego PZT w Gudkowie. Zanim kandydat trafi przed oblicze komisji egzaminacyjnej, musi zaliczyć staż którego warunki określa ustawa, rozporządzenie ministra środowiska, statut PZT i uchwała naczelnej rady łowieckiej. Zgodnie z opisanymi tam zasadami prawnymi, kandydat nie może być traktowany jako tania siła robocza dla koła i powinien w trakcie stażu zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną dla zagwarantowania etycznego wykonywania łowiectwa. W jaki sposób zarządy kół łowieckich zaliczają staż kandydatom, nie trudno się domyśleć. W otrzymanych dzienniczkach stażysty widnieją zapisy ostentacyjnie potwierdzające, że staż polegał na świadczeniach materialnych dla koła, lub wykonywaniu różnego rodzaju robót, lub sponsorowaniu przedsięwzięć. Trudno w zapisach dzienniczka spostrzec, w jaki sposób kandydat zdobywał niezbędną wiedzę łowiecką. Mimo, że w każdym dzienniczku zamieszczona jest uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej, precyzująca, w jaki sposób staż kandydacki winien przebiegać, to zapisy zarządów kół swoją treścią dalece odbiegają od wymogów ustawy Prawo Łowieckie, a opisanych także w pomieszczonej uchwale Naczelnej Rady. System naboru nowych członków wykorzystywany jest także dla szykonowania członków koła w kolełowieckim Daniel w Bartoszycach z naruszeniem norm prawnych odmówiono zaliczenia stażu mimo, że stażujący jako chyba jedyny stażysta w okręgu sztyńskim oprócz świadczeń materialnych dla koła w postaci ambon myśliwskich wykonał literalnie wszystko czego wymagają od stażystów przepisy, w tym uchwała naczelnej rady łowieckiej, wyliczająca szczegółowo stawiane wymagania. Młody człowiek na wstępie swojej łowieckiej kariery został skandalicznie potraktowany za rzekomy grzechy ojca wobec członków zarządu. Był to w krótkim czasie trzeci przypadek w tym kole represjonowania synów za wyimaginowane przewiny ojców, których drogą licznych intryk nie dało się, jak to jest określane, załatwić. W rekonstrukcji filmowej postaramy zapoznać się z technikami, jakie powszechnie stosowane są dla tych, którzy przed komisją egzaminacyjną stają osobiście i nie mają legitymacji PZL dostarczanych do domu wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu zaliczanego w tzw. trybie indywidualnym. Techniki, jakie pokazujemy stosowane są do egzaminowania VIP-ów drugiego sortu. Egzamin składa się z części pisemnej, gdzie egzaminowani Wypełniają arkusz odpowiedzi na pytania otrzymane na oddzielnym blankiecie. Po tym następuje egzamin praktyczny na strzelnicy, a następnie stają przed komisją egzaminacyjną dla zaliczenia egzaminu ustnego. Podczas egzaminu pisemnego rozdające arkusze pytań i arkusze odpowiedzi a jest nim zazwyczaj łowczy, okręgowy lub zaufany pracownik, ma przygotowane arkusze dla swoich. Dostają oni arkusz odpowiedzi, w którym w sposób dyskretny zaznaczone są odpowiedzi właściwe. Dla nadania wiarygodności, że egzaminowany sam dokonywał wyboru właściwej odpowiedzi, kilka pól, Zaznaczonych jest mylnie, ale nie na tyle, aby egzaminowany egzaminu nie zdał. Kilka błędów jest przecież dopuszczalne. Egzamin składa się z części pisemnej, gdzie egzaminowani wypełniają arkusz odpowiedzi na pytania otrzymane na oddzielnym blankiecie. Po tym następuje egzamin praktyczny na strzelnicy. A następnie stają przed komisją egzaminacyjną dla zaliczenia egzaminu ustnego. Egzamin na strzelnicy to praktycznie gratka. Wystarczy zrobić trochę huku, a celność oddanych strzałów praktycznie nie odgrywa roli. Egzaminujący, dla ułatwienia wyciągnięcia VIP-owi kartki z pytaniami, na które egzaminowany ma odpowiedzieć, tak wykłada te kartki, aby jedna Zawierająca pytania znane egzaminowanemu, wyraźnie się odcinała od pozostałych. Metody takiego sygnalizowania egzaminowanemu, którą kartkę ma podjąć, są różne. Najczęściej stosowaną metodą jest wysunięcie jej do przodu. Egzaminowany podejmuje tą najbliżej siebie i odpowiada jak znud. Pozostali członkowie komisji albo nie chcą, albo faktycznie nie zauważają tego prostego zabiegu. Czy aktualny system naboru młodych łowieckich kadr jest właściwy i czy uprawnienia państwowe do wykonywania polowania powinna wydawać określająca się jako dobrowolne zrzeszenie organizacja i czy jest to korzystne dla członków tego zrzeszenia, ocenią zarówno myśliwi, jak i społeczeństwo.